www.radiopryzmat.pl. Operacja Styl. Witam Was, drodzy słuchacze. Razem z Wami jest Antonina Sydor oraz historyk Agnieszka Bukowczan-Rzeszut. Razem porozmawiamy o czymś, co przez wiele wieków nie było dla ludzi tak oczywiste jak dzisiaj, a mianowicie o higienie. W zasadzie powinnam rzec, że to o jej braku, bowiem zachowanie czystości okazywało się niezmiernie trudne dla naszych pradziadów. O przeszłości opowie nam Agnieszka Bukowczan-Rzeszut. Podejście do higieny 100 czy 200 lat temu było troszeczkę inne niż dzisiaj. Tak jak na przykład dzisiaj wszyscy wiemy, jak dobrze działają na zdrowie regularne kąpiele i raczej nie akceptujemy tego, że ktoś się może nie myć przez tydzień, tak w XIX wieku, no cóż, bywało, że się nie myto przez 2, 3, 4 tygodnie. Możemy sobie chociażby nawet przypomnieć słynny kołtun polski, który był w XIX wieku jeszcze uważany za chorobę, która wychodzi z ciała. Tak, to był po prostu zwój niemytych włosów, zawszonych. Coś nie do pomyślenia w dzisiejszych czasach. W Muzeum Farmacji można obejrzeć 1,5-metrowy kołtun, faktycznie obcięty. No i takiego kołtuna nieraz przez całe życie nie obcinano. W średniowieczu, kiedy wśród najwyższych warstw panowała niejako moda na ascetyzm religijny, królowe bardzo często żyły w brudzie z własnego wyboru. Tak samo księżne nie myły się, ponieważ uważały, że zaniedbanie ciała jest formą zbliżania się do Boga. Z takich najbrudniejszych naszych średniowiecznych księżnych, no to chociażby święta Kinga i święta Jadwiga Śląska. Pierwsza była żoną księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. On lokował miasto Kraków na prawach miejskich. Druga była żoną Henryka Brodatego, księcia śląskiego. No i one generalnie, no powiedzielibyśmy brzydko dzisiaj, zapuszczały się celowo. Nie myły się, nie zmieniały ubrania. Jeżeli ktoś je na przykład, to były piękne kobiety, młode, jeżeli ktoś je pochwalił, no to potrafiły wziąć grudę błota z ziemi, pomazać sobie twarz, tak? Kąpały się w brudnej wodzie po mniszkach na przykład, o ile w ogóle się kąpały. Nosiły włosienice, których nie zmieniały. Więc no, to była taka forma umartwiania, no ale to było celowe. Jeżeli ktoś się kąpał te dwa razy w roku, no to już mógł uchodzić za higienicznego. Jak zmieniał bieliznę częściej niż raz dziennie, to był pedantem i czyściochem i mógł zostać za to wyśmiany. Jeżeli będziemy w baroku czy w oświeceniu, no to przede wszystkim ten makijaż i te peruki, pod którymi kryło się wszystko co najgorsze i cała fauna i flora w tych perukach gdzieś tam sobie huczała, tak, nosiło się młoteczki do zabijania pcheł i wszy, jak się za bardzo rozpleniły. No i perfumy, mężczyźni też perfumowali się niesamowicie. I wiemy z zapisków historycznych, że na przykład Madame de Montespan, słynna metresa Ludwika XVI, śmierdziała podobno niewypowiedzianie, mimo że była kobietą zadbaną, wyperfumowaną. W zależności od epoki też bywało tak, że na przykład formą dbania o higienę była zmiana bielizny. Czyli nie myto się, ale zmieniano codziennie koszulę na czystą. Albo też w ramach mycia skrapiano się wodą z olejkami różanymi czy podobnymi pachnidłami. Noszono takie pomady wyperfumowane, wkładano je też w peruki, żeby ten zapach był przyjemny, który się wokół człowieka roznosił. Choroby skóry, które dzisiaj uważamy za choroby brudu, czyli wszelkiego rodzaju świerzby, tak, jakieś tam wysypki, krosty, no to był efekt właśnie zaniedbań higienicznych. W ten sposób ludzie żyli i to nie tylko u najbiedniejszych, bo no proszę sobie wyobrazić, jak musiały działać te wszystkie kosmetyki na
skórę na twarz, na dekolt kobiet, które je stosowały. No pod spodem to był armagedon, co tam się działo, bo wszystkie te toksyczne substancje wnikały w skórę, więc skóra była w fatalnym stanie, od zmarszczek przez jakieś wrzody, niewrzody, pryszcze i tak dalej. No, w baroku na przykład przyklejano sobie muszki, nie? Jak coś gdzieś wyskoczyło spod tej nieszczęsnej warstwy. Ale tak samo choroby skóry głowy, od właśnie tych peruk, od niezbyt częstego mycia włosów. Ten słynny kołtun, tak, który trzeba było hodować niestety, bo jak ktoś go obciął, to mógł umrzeć od tego. I dopiero gdzieś tam pod koniec XIX wieku odważni lekarze z naszym prezydentem, profesorem Dietlem na czele przeprowadzili gruntowne badania, że kołtun to nie jest żadne nadprzyrodzone zjawisko i można go bezpiecznie obciąć, tak? I dalej się komfort życia poprawia. No bo nosić takiego 1,5-metrowego dreda, to można sobie wyobrazić, co tam żyło i jak to nieładnie pachniało z daleka. No na pewno też takie choroby, które dziesiątkowały nas w ramach tak zwanych różnych epidemii, tak? Czyli cholera, dur brzuszny, czyli tyfus, różnego rodzaju biegunki, zatrucia. No jeżeli ludzie myli się w tej samej wodzie, którą i pili tą samą wodę, do której były ścieki odprowadzane, jakieś zdechłe zwierzęta wyrzucane, tak, nieczystości wylewane, no to nie trudno się domyślić, że tutaj z higieną to nie miało wiele wspólnego, niestety. Historia brudu, no to niestety towarzyszy nam od stuleci. O higienie w zamierzchłych czasach mówiła Agnieszka Bukowczan-Rzeszut.